wszystkim dziś przychodzę z Oliną. Cześć. I będziemy robiły filmik Q&A, ten, który zapowiedziałam pod vlogiem 9 grudnia. Także zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Ile masz lat? I to jest najczęściej zadawane pytanie pod moimi filmikami. 2 maja skończyłam 20 lat. Drugie. W jakim mieszkasz mieście? Mieszkam w Chełmie, to jest województwo lubelskie. Trzecie. Chodzisz do szkoły czy pracujesz? Pracuję i chodzę do szkoły. Czwarte pytanie. Czym zajmujesz się poza YouTube'em? No, chodzę do szkoły i pracuję, właśnie tym się zajmuję. Piąte. Ulubiona książka i film. I jaką książkę polecasz? No, to było dwa pytania. No to książkę to dała mi twoja mama. I to jest moja ulubiona książka, w ogóle najlepsza, jaką przeczytałam w całym swoim życiu. I jest to książka Kobena w głębi lasu. A jeśli chodzi o film, to nie wiem, nie mam jakiegoś ulubionego filmu. Może... Jak to 3 metry nad niebem? No ale... Agnes. W tej chwili jestem na etapie wszystkich świątecznych filmów. Oglądam je codziennie. Ale nie, no Harry Potter, 3 metry nad niebem. No takie te różne, podstawowe. Okej, szóste. Skąd jesteś i jaki kierunek studiujesz? No to tak jak mówiłam, jestem z Chełma, studiuję kosmetologię w Lublinie. Siódme. Jak długo jesteś ze swoim chłopakiem i opowiedz, jak się spotkaliście? Jestem z Danielem ponad 2 lata, a poznaliśmy się tak naprawdę na dniach Chełma. Ósme. Jak zareagowali twoi znajomi, jak dowiedzieli się, że nagrywasz? Normalnie, jak zareagowałaś na to? No ja się ucieszyłam, ja już wiedziałam wcześniej, że będziesz nagrywać i zaczynasz swoją karierę na... Przestań. Nie, no tak normalnie, zwyczajnie. Po prostu. Dziewiąte, jakie masz hobby? No, nagrywanie dla was i właśnie teraz to robię. Dziesiąte. Jakiej słuchasz muzyki? O Boże. Różnej muzyki słucham, ale u nas muzyka jest 24 na dobę, bo Daniel po prostu tylko wstaje, włącza muzykę, także słucham tego, co on słucha. Od początku... W danej chwili czego słucha. No dalej. Od początku byłaś lubiana? I właśnie nie wiem, o co chodzi w tym pytaniu. Czy byłam lubiana, że tak normalnie, czy byłam lubiana właśnie na YouTubie i... Mi się wydaje, że to chodzi o YouTube. Bo jeśli tak, no to sami sobie musicie na to pytanie odpowiedzieć. No bo nie wiem. A miałaś jakieś negatywne komentarze albo... No na początku nie, ale to wiadomo, mało osób mnie ogląda i... No nie wiem, no... Zależy. Oj, ona była lubiana, tylko po prostu... Nie, nie o to chodzi, nie, po prostu, no nie wiem, każdy sam sobie musi odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, przejdźmy dalej. Ale czekaj, jeszcze ci przerwę. Na pewno są osoby, które może mnie lubią, ale są też na pewno osoby takie, które uważają, że nie... No, Boże. I są też osoby takie, które nie wiedzą, co w ogóle robię tutaj i dlaczego ja nagrywam i nie lubią mnie. Na pewno są takie osoby. Czym są dla ciebie twoi widzowie? No nie wiem, są teraz kimś ważnym, no tak naprawdę nagrywam dla nich i piszą do mnie mnóstwo fajnych komentarzy i tak naprawdę motywują mnie do tego, żebym robiła to dalej. Także są teraz kimś ważnym w moim życiu. Czy zainspirowało cię, co zainspirowało cię do kręcenia filmów? Ja od bardzo, bardzo, bardzo dawna oglądałam wszystkie youtuberki i też chciałam to robić i tak naprawdę Daniel stwierdził, że czemu nie, powinnam zacząć, jeśli tak się tym interesuje. No ja cię też namawiałam. No to też byś mogła zacząć, też wszystkie oglądasz. Nie, najpierw muszę zdać maturę. Jakie miejsce chciałabyś najbardziej zwiedzić? Nie wiem, jest wiele takich miejsc, chyba każdy z nas ma wiele miejsc, które chciałby zwiedzić, ale... Przestań. Ale chyba chciałabym kiedyś polecieć do Hiszpanii i chciałabym zwiedzić tam wszystkie ciekawe miejsca, jakie są. Naprawdę. To chyba takie największe moje marzenie. No, tam jest tak bardzo ładnie też. Kiedyś może polecimy na razem. No, możliwe. Jaki jest twój ulubiony zawód? To chyba chodzi o wymarzony, bo tam... No to jeśli chodzi o wymarzony... Nie, to jestem ulubiony. Jeśli chodzi o wymarzony zawód, no to właśnie jest kosmetolog. Dlatego poszłam na kosmetologię. I to chyba ostatnie pytanie. Uprawiasz jakiś sport, że masz taką figurę? Nie, nie uprawiam żadnego sportu. Jestem po prostu chyba ostatnią osobą, która jest w stanie uprawiać jakikolwiek sport. Ale raz chodziłam na siłownię. Bo... Naprawdę? W połowie chyba nie byłaś z Danielem wtedy. Nie, w połowie miesiąca zgubiłam karnet i na tym się skończyło. Serio? No. Dobra, to już... No kiedyś chodziłaś na lodowisko.
No ale to lodowisko to tak, nie, no też, to niby sport, tak, bardzo tylko taki zimowy. No i jeździłam na nartach, ale tak jeśli chodzi o takie cały czas nagrywanie, jeśli chodzi o takie cały czas, że chodzę i ćwiczę, to nie, raczej nie. Tak jak mówię, po pół miesiąca zgubiłam karnet i znalazłam go już, jak był zły. Dobra, to już wszystkie pytania, także jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i do następnego, pa pa!